W środę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich uczniowie klas pierwszych wzięli udział w prelekcji dotyczącej czadu zwanego cichym zabójcą. Mówiono też o tym, jak uchronić się przed jego wpływem na człowieka. Na spotkaniu obecny był przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, który przekazał młodzieży istotne informacje. Szkoła co roku stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom uczniów i aktywnie edukować ich w związku z zagrożeniami występującymi z rozprzestrzenieniem się tlenku węgla w domach i mieszkaniach. Podczas prelekcji do placówki przyjeżdżają przedstawiciele Straży Pożarnej, Służby Zdrowia, a także mundurowi. Dzisiejsze spotkanie dotyczy profilaktyki związanej z zatruciami dwutlenkiem węgla. Tutaj chodzi o czad, tak zwany cichy zabójca. To jest związane sprawy głównie z profilaktyką i, no, i z tym, jak zapobiegać, jak przeciwdziałać. No i tutaj też z inicjatywą wychodzą nauczyciele, prawda? No i zarówno też uczniowie. Młodszy kapitan Michał Bukowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich opowiedział zebranym na sali osobom, czym jest czad i jakie zagrożenie stwarza dla zdrowia i życia człowieka. Tlenek węgla, zwany czadem, to powód do wielu interwencji ratowników z PSP Końskie. Czad jest bardzo niebezpiecznym gazem, który jest bezbarwny, bezwonny, zwany jest tak zwanym cichym zabójcą. Wydobywa się on z instalacji grzewczych, najczęściej z piecyków gazowych, które znajdują się w wszystkich naszych mieszkaniach. Niestety jest to tak podstępny zabójca, że my nie wiemy, w którym momencie on zaczyna się wydobywać. Najczęściej ofiary są usypiane wręcz poprzez utratę przytomności. Uczniowie ZSP 2 dowiedzieli się też, w jaki sposób mogą ochronić siebie i swoich najbliższych przed tlenkiem węgla. Musimy dbać o nasze mieszkania, miejsca zamieszkania, instalacje odpowiednio przeglądać przed uprawnione osoby, a także dbać o wentylację, czyli otwierać okna, często wietrzyć. I to są takie dwa podstawowe sposoby, które zapobiegą przed tym, żeby to niebezpieczeństwo nas po prostu dopadło. Państwowa Straż Pożarna uczestniczy we wszelkiego rodzaju gadankach nie tylko w szkołach ponadgimnazjalnych, ale również w szkołach podstawowych, a także w przedszkolach.